Na chwilę obecną mamy odprawionych 400 osób z pociągu relacji Kijów-Przemyśl. Z tych 400 osób, które zostały odprawione, na razie mamy zgłoszenie, że 3 osoby nie mają gdzie się podziać, czyli w pierwszej kolejności ich zagospodarowujemy. Tutaj, gdzie teraz się znajdujemy, na dworcu kolejowym, mamy zorganizowany punkt, w którym przyjmujemy te osoby. Dokonujemy selekcji, jeżeli chodzi o to, czy mają się dalej nie przemieszczać, czy nie. Tutaj mamy przygotowane dla nich ciepłe posiłki. Odprawimy ich tutaj. Niektóre osoby będą czekać dalej na pociąg, mają kupione bilety, pojadą za godzinę, dwie, trzy gdzieś dalej w kraj. Te trzy osoby, które na chwilę obecną nie mają gdzie się podziać, będą tutaj umieszczone, mają przygotowane łóżka, miejsca, gdzie ewentualnie będą zagospodarowane. Oprócz tego mamy również nasze szkoły, czekają na przyjęcie uchodźców. Czekamy na drugi pociąg, jest opóźniony około 3 godzin. Jeżeli przybędzie, zobaczymy, ile osób z tego pociągu będzie do zagospodarowania. Z tych osób to 95% jedzie dalej. Oni tylko przychodzą do kasy, punktu kasowego, kupują bilety, bądź tylko czekają na poczekalni, jadą dalej. To są ludzie młodzi, pewnie studenci, uczniowie, osoby, które ewentualnie mają rodziny. To jest ta pierwsza grupa, która jest zagospodarowana przez rodziny, przez jakieś osoby w głąb już kraju. Trzy osoby, czy ta rodzina, która nie ma się gdzie podjąć, przez nas zostanie zaopatrzona, przyjęta i będzie pod opieką miasta Przemyśla. Są to pociągi planowane, nie mamy nic o jakichś informacji na temat jakichś specjalnych pociągów, jeżeli chodzi o przejazd ludzi. Wiemy o tym, mamy ze strony Kijowa, tam od merów mamy informację, że tysiące osób czeka na przedostanie się na stronę Polski. Czyli na dworcach w Kijowie, w Lwowie, jak rozumiem, są teraz jeszcze osoby, które oczekują na kolejne pociągi? Tak jest, mamy takie informacje, ale strona ukraińska organizuje się na razie transport ze strony ukraińskiej do Polski.